Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Tym razem sięgnęłam po cudzą biblioteczkę. Chciałabym wam pokazać książkę o XVIII wieku. Jak zapewne wiecie, to nie jest mój target. Mnie to tak średnio interesuje. Ale stwierdziłam, że warto będzie, żebyście wy się z nią zapoznali, bo może ktoś z was lubi XVIII wiek. Ofiary mody. Gdyż albowiem, ponieważ jest to książka o modzie wyższych warstw, głównie we Francji. A jak wiadomo, skończyło się to ścinaniem głów. Zdejmę obwodę, bo ona mi troszeczkę przeszkadza. Pokażę wam zbliżenie, jak jest wyhaftowane. Bo to jest chawcik, całe ubranie w chawcik. Podzielone na rozdziały. Dużo tekstu, ale i ilustracje. Duże. Macie tych ilustracji całkiem... Proszę was bardzo. Nie moje, więc pilnuję, żeby zakładaczki siedziały w odpowiednich miejscach. Macie tu głównie obrazy. Ubrań z muzealnych jest niewiele z tego, co zauważyłam. Proszę bardzo. Haft, wachlarz. Na koniec oczywiście moda inspirowana zdobyciem Bastylii, strojami ludowymi i mieszczańskimi. I wspomniana moda empirowa. Nie powiem wam o merytoryce tej książki, bo ani się nie znam o XVIII wieku, ani jej nie czytałam. Chciałam po prostu ją pokazać, żebyście sami mogli zdecydować, czy ją chcecie, czy nie.